się wracamy tutaj do Hej i bawimy się na dyskotece z DJ-em Piratem, tak jak codziennie. Panie wchodzą za darmo, panowie płacą 5 zł i bawimy się po piracku, nie inaczej. A tymczasem pozdrawiamy bardzo serdecznie tutaj czerwone kamizelki, ahoj! Tak jest, takich tutaj mamy piratów. Do zobaczenia na morzu. I proszę, paparazzi, skitrała się za tym aparatem, myśli, że ich nie widać. Kopana, najlepsze zdjęcia na Dragonie z prawdziwymi piratami. Ahoj, ahoj! Widzimy, widzimy, dzięki, wietrzycie paszkę. O, pozdrawiamy tutaj artystę. Ahoj! I zakochana para Jacek i Barbara, zapraszamy tutaj do nas, moi drodzy. Pozdrawiamy tutaj Wózek, ahoj! Wózek pozdrawia mnie rodziców. Pracowałem. Zapraszamy do nas. Dużo miejsca jest, można się nawet położyć. I pozdrawiamy tutaj Syrenkę i wszystkich wodów. Syreny, łącznie z Państwami Polskimi. Ahoj! Tak jest, prawdziwy strażnik Teksasu tutaj nad nami czuwa, w ściemniaczach. Ahoj! Pozdrawiamy i zapraszamy tutaj do nas. Serdeczne pozdrowienia dla wędkarzy. Łówcie poczki, kochani, łówcie, łówcie. I proszę, samotna syrena tutaj, ahoj! Zapraszamy do nas na łajbę. Można stanąć za kołem sterowym, a jest na co złapać. Pozdrawiamy tutaj Borsa z odsłoniętym torsem, ahoj! Zapraszam tutaj na pokład, mogę z panem poćwiczyć mięsie piwne, widać, że pan ćwiczy. I pozdrawiamy tutaj Ławicę, jakąś zbłąkaną, ahoj! Zapraszamy do nas, moi drodzy, znajdziecie nas w porcie, będziemy stać za godzinę. Duży statek pływa po wodzie. I kolejni, kochani, ja mogę być waszym pasterzem, zapraszam tu na łajbę. Jeszcze skoczycie, to zdążycie tutaj do nas dołączyć. Wietrzycie paszki. Ahoj, zapraszamy tutaj pana w przeźroczystych włosach ze swoimi syrenami do nas. I kochani tak zwani nudyści, cały dzień stoją i się nudzą. Ale pozdrówmy, o tutaj przeszkadzamy, że kochana para tam coś tego. Już uciekamy, już nas nie ma. Ahoj! No i moi drodzy, wypłynęliśmy. Wreszcie troszkę wiatru się pojawiło, dlatego bardzo proszę, podnosimy rączki do góry, moi kochani. Ci, co się spocili pod pachami, pięknie i za burtę mi się szorować dokładnie. A tak na serio, to co znaczy tutaj po raz pierwszy na drodze?